W tym filmie odpowiemy sobie na pytanie, na co należy zwrócić uwagę podczas rysowania portretów kobiet, a na co podczas rysowania portretów mężczyzn. W pierwszej części narysujemy szybki portret mężczyzny techniką mieszaną. Na czym właściwie polegają fizyczne różnice między płciami i jakie to ma znaczenie w malarstwie? Jeśli zapytamy, skąd wiadomo, że twarz po prawej to mężczyzna, a po lewej kobieta, większość ludzi odpowie, przecież to widać. Jednak jeśli zapytamy kogoś, czym konkretnie się różni twarz mężczyzny od twarzy kobiety, to okaże się, że ludzie wskazują na różne rzeczy. Oczywiście, że to widać, ale co właściwie widać? Artyście taka odpowiedź nie wystarczy, ponieważ aby rysować mistrzowskie portrety, konieczne jest dogłębne zrozumienie tego zagadnienia. Dobry artysta nie może poprzestać na kilku ogólnikowych stwierdzeniach. Jego zadaniem jest zgłębić ten temat. A zatem jako artysta zawsze zadawaj sobie to zasadnicze pytanie. Na co patrzysz? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie w odniesieniu do portretu męskiego. Starożytni Grecy opisywali Achillesa jako mężczyznę półboga. Heros ten charakteryzował się nie tylko odwagą i siłą, które są archetypowymi cechami męskości, ale również niezwykłą urodą. Peleida był tak urodziwy, że jego matka, Tetyda, chcąc zapobiec udziałowi syna w wojnie trojańskiej, ukrywała go wśród córek króla Likomedesa na wyspie Skiros. Możemy sobie zatem wyobrazić Achillesa jako mężczyznę o urodzie wręcz niebiańskiej. Twarzy tak ślicznej i niezwykle łagodnej, że był on nie do poznania nawet wśród kobiet. Z tego starożytnego mitu można wnioskować, że istnieją pewne cechy odróżniające mężczyzn i kobiety na poziomie fizjonomii twarzy. I już starożytni artyści doskonale o nich wiedzieli. Achilles był mężczyzną o twarzy z dominacją cech kobiecych do tego stopnia, że mógł się wśród nich ukrywać. Co zatem sprawia, że to, co widzimy na ludzkiej twarzy, jest postrzegane jako oznaka męskości, a co jako oznaka kobiecości? Oraz, co dla artysty jest jeszcze ciekawsze, jak przedstawić to na papierze lub płótnie. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla portrecisty i niesie ze sobą określone konsekwencje. Różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami widać gołym okiem i są one bezdyskusyjne, czy to się komuś podoba, czy też nie. Rzecz w tym, by wskazać je teraz jako konkretne punkty na ludzkiej twarzy. Przede wszystkim pamiętaj, że proporcje głowy kobiecej i głowy męskiej są absolutnie takie same. Kanon jest ten sam dla obu płci i dla obu płci obowiązują te same proporcje. Różnice kryją się gdzie indziej. W obu przypadkach istnieje pewna subtelna nieokreśloność, ulotność. Rytm twarzy kobiecej wyraźnie różni się od rytmiki twarzy męskiej. Różnice te wynikają przede wszystkim z fizycznej budowy ciała kobiety i ciała mężczyzny. Pomijając już tutaj wszelkie ewolucyjne praprzyczyny, dla których w ogóle występują jakiekolwiek różnice pomiędzy płciami, możemy zauważyć, że twarz kobiety jest nieco mniejsza. Kobiety są na ogół niższe, a zatem ogólna budowa ich ciała jest zdecydowanie delikatniejsza. Twarz zatem również jest zazwyczaj mniejsza w odniesieniu do twarzy męskiej. Oczy kobiety są jakby większe. Wiąże się to z tym, że twarz kobiety bardziej przypomina twarz dziecka niż twarz mężczyzny. W twarzy kobiecej wciąż pozostają pewne cechy twarzy dziecięcej, podczas gdy u mężczyzn cechy te niemal całkowicie zanikają. Wielkość oczu jest oczywiście u mężczyzn i kobiet taka sama, jednak mniejsza twarz kobiet uwypukla tym samym optycznie wielkość postrzeganych oczu. Brwi kobiet są bardziej łukowate i przesunięte bardziej ku górze. Kobiece brwi są delikatniejsze, zazwyczaj cieńsze i bardziej łagodnie poprowadzone niż gęste, grube i niżej osadzone brwi męskie. Również tak zwane linie marsowe bywają u mężczyzn znacznie bardziej wyraźne. Nos kobiety jest mniejszy. Również wielkość nosa jest tutaj cechą charakterystyczną. Nosy kobiece są zdecydowanie delikatniejszej budowy. Usta kobiet są mniejsze, ale za to pełniejsze. Męskie usta są większe i najczęściej węższe, ale to usta kobiet są zwykle bardziej pełne. Uszy. Uszy mężczyzn i kobiet różnią się przede wszystkim wielkością, która nie ma wpływu na jakieś określone cechy budowy. Archetypowe cechy uszu są takie same u wszystkich ludzi. Podbródek.
Również układ szczęk i żuchwy jest u kobiet znacznie delikatniejszy i bardziej łukowaty, zaokrąglony. Dolna część twarzy męskiej jest natomiast bardziej masywna. Zarost. Cecha należąca oczywiście do cech typowo męskich. Wąsy, baczki, broda to elementy charakteryzujące tylko i wyłącznie męskie portrety. Szyja. Męska szyja jest zdecydowanie grubsza i posiada charakterystyczną wypukłość zwaną jabłkiem Adama. Jest to bardzo ważny element męskiego portretu. Skóra i cera. Dawni malarze stosowali zasadę, że aby poprawnie określić skórę kobiet, należy umieścić w kompozycji jak największą ilość światła. Warto zatem pamiętać, że skóra kobiet jest gładsza, jaśniejsza, bardziej świetlista, promieniująca. Cechy te nie są rzecz jasna obowiązujące we wszystkich przypadkach i może się zdarzyć, że jakiś konkretny mężczyzna będzie miał pełniejsze usta od jakiejś konkretnej kobiety. Rzecz w tym, aby pamiętać, że są to cechy ogólne, charakterystyczne i występujące najczęściej. Punkty te charakteryzują różnicę pomiędzy tym, jak wygląda typowa kobieta, a tym, jak wygląda typowy mężczyzna. Podsumowując, możemy zatem powiedzieć, że najczęściej twarz kobiety jest ładniejsza, pełniejsza, bardziej powabna, wciąż zachowująca pewne punkty i linie twarzy dziecka. Większość tych linii jest wyraźnie zaokrąglona, bardziej miękka, twarz wydaje się bardziej łagodna i subtelna. Twarz mężczyzny natomiast posiada więcej elementów nieregularnych, ostrych. Linie są najczęściej załamane. Twarz jest przez to bardziej kanciasta, twarda, surowa i szorstka. Wracając do mitu o Achillesie, możemy powiedzieć, że sama tylko ewentualność jego ukrywania się wśród kobiet może wskazywać na to, że twarz Achillesa nie posiadała po prostu dominujących cech męskich. Na jego młodzieńczej twarzy wciąż dominowały cechy dziecięce i kobiece. Dlatego właśnie mógł się wśród kobiet ukrywać. Mając to wszystko na uwadze, przejdziemy teraz do praktycznego ujęcia tego tematu. Narysujemy dwa portrety. Jeden będzie portretem mężczyzny, zaś drugi kobiety. Zastosujemy tutaj całą zdobytą wiedzę po to, by portrety różniły się zasadniczymi cechami określającymi płeć. W pierwszej części zajmiemy się portretem męskim. Podczas pracy zastosuję technikę mieszaną, ołówek i kredka na papierze barwionym. Będą mi zatem potrzebne dwa ołówki 2B i 3B, wiszer, miękka gumka, szmatka, biała kredka pastelowa oraz dwa delikatnie barwione arkusze formatu A3. Kilka słów na temat samej techniki. Jest to technika znakomicie nadająca się do szybkich, spontanicznych szkiców, jak również do prac bardziej przemyślanych i szczegółowych. Ten rysunek rysowałem ołówkiem na zielonkawym papierze. Rysunek powstał bardzo szybko i posłużył mi później jako szkic do pastelowego portretu. Jak widzisz, ogólny koncept artystyczny ma tutaj służyć przede wszystkim temu, aby szybko i ogólnie zaznaczyć wszystko to, co jest najważniejsze i co powinno znaleźć się później na kompletnej pracy. Mimo że rysunek pozbawiony jest właściwie pracy szczegółowej, to zawiera już określony opis osoby. Mimo że rysunek powstał szybko, to wszystkie najważniejsze cechy wyglądu są już zdefiniowane. Od razu widzimy, że jest to chłopiec i ma nie więcej niż 4 lata. A zatem, skoro jesteśmy w stanie określić płeć i wiek osoby na podstawie samego tylko wyglądu twarzy, to wygląd ten zawiera wyraźne punkty relacji, o których mówiliśmy. Technika ta nie jest bardzo skomplikowana i charakteryzuje się ogólnie czymś w rodzaju przemyślanej spontaniczności. Pracę zaczynamy od szybkiego i oszczędnego szkicu miękkim ołówkiem. Gdy ołówek jest już na swoim miejscu, jasne miejsca i bliki określamy za pomocą białej, pastelowej kredki. Cały szkic sprawia wrażenie dość spontaniczne, ekspresyjne i swobodne. Nie zajmowałem się tutaj żmudnym cieniowaniem i bardzo dokładnym prowadzeniem artystycznej narracji. Rysunek jest czymś w rodzaju plastycznego odpowiednika literackiego streszczenia. Ma zawierać tylko to, co jest najważniejsze dla ogólnego konceptu artystycznego, bez zbędnych szczegółów i zbędnego wygładzania. Należy tutaj powiedzieć, że ołówek i kredka jest techniką mieszaną wykorzystującą określoną spójność zastosowania. Nie jest jednak stosowana w równych relacjach proporcji odnośnie stosowanych mediów. Należy tutaj pamiętać, że ołówek jest w tej technice podstawą, zaś kredka
Uzupełnieniem. Grafit ołówka wnika w papier, ale w zasadzie nie da się mieszać go z innymi mediami w jednolitych proporcjach. W pewnym stopniu jest to możliwe, ale powierzchnia zarysowana ołówkiem jest błyszcząca, gładka i nie przyjmuje nadmiaru innych mediów. Mówimy wówczas, że grafit zamyka porowatość papieru. Tworząc rezerwy dla miejsc jasnych, możemy posłużyć się tutaj jedynie rozjaśnieniem za pomocą kredki ołówkowej, suchej lub pastelowej. Po prostu zamiast rozjaśniać te miejsca gumką, jak podczas tradycyjnego modelunku, rozświetlamy je za pomocą białej kredki. Zasadniczo ołówek i kredka nie stykają się wówczas ze sobą. A co z półtonami? Otóż technika ta wykorzystuje już barwę papieru jako określenie półtonów. Ołówkiem określamy po prostu to, co jest ciemne, zaś kredką to, co jest jasne. Barwa papieru określa półtony i nie jest potrzebne mieszanie ołówka z kredką, choć w niektórych miejscach można to oczywiście delikatnie zrobić. Technika ta z powodzeniem nadaje się do wszelkiego rodzaju szkiców, wprawek i studiów portretowych, służących później jako podstawa do bardziej skomplikowanych prac. Zaczynamy od portretu męskiego. Na początek dokładnie przyglądamy się modelowi. Pamiętaj, że najważniejszym zadaniem jest tutaj narysowanie cech określających płeć. Jest to najważniejsze zagadnienie. Portret ma mieć cechy portretu męskiego. To zasadnicze zadanie tego ćwiczenia. Na co należy zwrócić uwagę? Włosy. Fryzura ułożona jest w typowy, charakterystyczny dla męskiej urody układ. Będziemy rysować je spontanicznie, zaznaczając tylko najogólniejszy światłocień. Czoło. Duże, szerokie, oświetlone bocznym światłem. Brwi. Są grube, proste, rozmieszczone szeroko w relacji do całej twarzy i dodatkowo umieszczone nisko względem oczu. Oczy. Są wyraziste, jasne, błyszczące. Silne spojrzenie skierowane wprost na widza. Nos. Prosty, smukły, dość duży i masywny. Nie posiada jakichś innych charakterystycznych cech. Usta. Szerokie, pełne, otoczone delikatnym zarostem, który również jest ważną cechą męskości. Uszy. Są duże, wyraźne. Kształt uszu nadaje twarzy szczególnego charakteru. Żuchwa. Jest szeroka, ale nie przesadnie. Żuchwa tworzy tutaj dość łagodny łuk, spokojnie zamykający dolną część owalu całej twarzy. Zarost. Delikatny zarost wokół ust i dolnej części podbródka. Jest on na tyle widoczny, że stanowi o ogólnym wyglądzie i należy brać go pod uwagę. Jabłko Adama. Charakterystyczna wypukłość na szyi tworzona przez krtań. Jest to również typowa, często spotykana cecha męskiego portretu. Rozpoczynamy od ogólnego szkicu, który uwzględnia tylko najważniejsze cechy całości. Nie zajmujemy się szczegółami, lecz koncentrujemy na ogólnych proporcjach całej twarzy. Zaznaczamy linię kanonu. Ten etap ma w tym przypadku szczególne znaczenie. Określanie cech męskich leży w ogromnej mierze właśnie w kształcie poszczególnych elementów twarzy. Zwracamy zatem szczególną uwagę na wszelkie cechy męskie,
które determinują wygląd naszego modela. Pamiętaj jednak, że na tym etapie zaznaczamy tylko cechy najbardziej ogólne i nie zajmujemy się detalami. Zaczynamy od elementu największego, kształtu fryzury. Szczególną uwagę zwraca jednak głównie na kształt brwi, oczu, nosa, ust. Obserwuj uważnie modela. Staraj się zrozumieć istotę tego, na co patrzysz. Przypatruj się dokładnie poszczególnym elementom twarzy. Nie zapominaj o częstym przerywaniu pracy i ocenianiu wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami twarzy. Szybko i lekko definiujemy rozmieszczenie tylko najważniejszych miejsc świateł i cieni. Za pomocą ołówka, posługując się szybkim i delikatnym kreskowaniem, określamy najciemniejsze miejsca rysunku. Nie skupiaj się zbyt długo na jakimś konkretnym fragmencie. Jeśli światłocień jest już określony dla jakiejś części twarzy, przechodź do kolejnej partii rysunku. Nie zatrzymuj się za długo w jednym miejscu. Ten etap polega na stopniowym pogłębianiu światłocienia i wszelkich relacji walorowych. Podczas pracy pamiętaj, aby cały czas starać się wydobywać męskie cechy portretowanej osoby i nie zagubić ich w trakcie modelowania. Staraj się również, aby nakładany grafit był nakładany równomiernie. Nie przesadzaj z jego nadmiarem w stosunku do relacji poszczególnych partii. Kreskuj swobodnie, cierpliwie i lekką ręką. Unikaj wszelkiej nerwowości i niepewności. Nie nakładaj jednak zbyt wiele grafitu, ponieważ rysunek utraci efekt lekkości i spontaniczności, tak charakterystycznej dla tej oszczędnej techniki. Poza tym uważaj na skalę szarości. Zwracaj uwagę zwłaszcza na tony ciemne, aby nie obniżyć ogólnej tonacji całego rysunku.
Gdy grafitu jest już wystarczająco dużo, można go rozetrzeć. Ruchy szmatką lub palcami również powinny być szybkie i pewne, bez zbytniego zatrzymywania się na dłużej w jednym miejscu. Jeśli w niektórych zacienionych miejscach grafitu jest jeszcze za mało, wzmacniamy je mocniejszym naciskiem ołówka. Następnie znowu rozcieramy te partie szybkimi, pewnymi ruchami bawełnianej szmatki. Jeśli niektóre fragmenty zostaną zaciemnione zbyt mocno, czasem może przydać się gumka. Jednak pamiętaj, używaj jej tutaj bardzo ostrożnie. Zwłaszcza, jeśli papier jest barwiony powierzchniowo. Możesz wówczas zetrzeć gumką jego kolorową warstwę i zniszczyć rysunek. Gumka również jest znakomitym narzędziem wyrażania artystycznej ekspresji, jednak należy stosować ją bardzo ostrożnie.
Rysunek można właściwie uznać za skończony już teraz. Zawiera on już praktycznie wszystko to, co miało się znaleźć w tym ćwiczeniu. Męskie cechy modela są zachowane. Możemy jednak nadać pracy nieco więcej wyrazistości. Na koniec za pomocą białej kredki określamy wszystkie jasne miejsca. Pamiętaj, aby nie zbliżać się do miejsc ciemnych. Biel służy tylko do określenia miejsc bezpośrednio oświetlonych. Modelunek. Jest to etap końcowy. Najważniejsze, aby wydobyć i nie zagubić męskich cech modela. To było nasze zadanie. A zatem spokojnie sprawdzamy, czy poszczególne elementy twarzy posiadają te cechy, o których mówiliśmy. Jeśli nie, musimy je poprawić. I tak. Włosy. Fryzura narysowana szybkimi ruchami ołówka, gumki i kredki. Podkreśla ogólny charakter portretu. Czoło. Szerokie, określone szybkim, ukośnym kreskowaniem z lewej do prawej w dół. Roztarte delikatnie w partiach miejsc najciemniejszych. Brwi. Proste, ciemne, dość gęste. Należy unikać ich łukowatości, tak charakterystycznej dla portretów kobiecych. Oczy. Oprawa pozbawiona szczegółów. Zawierają tylko najważniejsze elementy ich budowy. Nos. Prosty, dość długi. Jego wielkość jest proporcjonalna w odniesieniu do ogólnej wielkości całej twarzy. Stanowi to o jego ogólnym, męskim wyglądzie. Usta. Pełne, dość szerokie. Dolna warga mocno rozświetlona. Uszy. Duże, mieszczą się w proporcjach zgodnych z klasycznym kanonem twarzy. Są ważnym, znaczącym uzupełnieniem wyglądu męskiej twarzy. Żuchwa. Łukowata i spokojnie określona za pomocą kilku zdecydowanych krzywizn. Zarost. Widoczny szczególnie wokół ust i na podbródku. Określony jest za pomocą szybkich, ale delikatnych kresek, roztartych następnie szmatką. Jabłko Adama. Ważny element męskiego portretu. Tutaj określony za pomocą kilku kresek białej kredki, jako rozświetlona wypukłość wśród ogólnej tonacji szyi.
W drugiej części zajmiemy się portretem kobiecym. Zapraszam.